Zdejmuję ich z różowy, fioletowy i czerwono-pomarańczowy. Zobaczymy, który jest lepszy. Hej, słodziaki! A dzisiaj, tak jak wiecie, zrobimy ich wielkie porównanie, ponieważ na ostatnim odcinku, który macie wproponowanych, zrobiłam wielki unboxing tego kalendarza. Powiem wam, że na cenę promocyjną 159 zł był sztos. Serio, bardzo mi się podobał. Uważam, że rzeczy były warte, chociaż miały pewne niedociągnięcia, ponieważ ten dzień ubrudziłam go różem. Wypadł i starałam się go tam z powrotem sposób przykleić. Ale i tak daję mu 10 na 10. Natomiast zobaczymy, jak ten się spisze i który lepiej wypadnie w tym porównaniu. Oczywiście, jeśli oglądacie którąś dziewczyn z dawnego Team Wix, Julię, Natsu, Monię czy Patrycję, to koniecznie zostawcie kciuka do góry, a w komentarzu napiszcie swoją idolkę z Teamu dawnego X. Jestem strasznie tego ciekawa. No dobra, nie ma co przedłużać. Strasznie mi się podoba ogólnie kolorystyka tego boksa, więc jeśli chodzi o kolorystykę, to według moich preferencji ten boks wygrywa. Jest różowo-fioletowo, czyli moje dwa ulubione kolory. Natomiast jego zawartość jest tu najważniejsza. Ma dokładnie takie samo ustawienie jak ten wcześniejszy. Też ma 7 okienek, które wyglądają w ten sposób. Ciekawe, czy to będzie odwzorowanie. Możliwe, tylko że z innymi kosmetykami. Zaraz się przekonamy w sobie, czy cokolwiek będzie się innego różniło. Bo ja specjalnie nie kładłam róży ani rozświetlacza, bo nie wiedziałam, czy w tych okienkach któryś właśnie będzie to, żebym mogła nałożyć. Oczywiście, jeśli chcecie dołączyć do najsłodszego teamu na całej YouTube, mówię na kanale, to koniecznie upewnijcie się, że macie przycisk subskrybuj kliknięty. A my przechodzimy do okienka numer 1. Na kalendarzu od kilka straciłam paznokcia, więc to musicie wybaczyć, ale dzięki temu będzie mi o wiele wygodniej otwierać ten kalendarz. Wow, to też jest chyba balsam do ust, tak jak wtedy, tylko w dwóch innych kolorkach. Ale mi się one podobają. O, ja cię kręcę. On w środku. Solidnie zabezpieczony, to jest plus, ale to jest w kalendarzu, więc ja się chcę do niego dostać. Uwinka, no. Udało się. Mam ci pomóc? Już mam. O, patrz, on ma brokat na sobie. Jest taki bardzo delikatny, ale wygląda naprawdę cudnie. Pachnie słodziutko. Ten też miał brokat. Dobra, ale ja osobiście kolorystycznie wybrałabym ten. A więc nałożymy go szybciutko na usta, wcieramy błyszczyk Mony i nakładamy balsamik. Przyjemnie się go nakłada, a pod spodem też ma brokat, więc tutaj dajemy plusik. Idziemy do dwójki i dwójka mnie najbardziej zastanawia, ponieważ jest okrągła, tam był rozświetlacz, ale pisało, że teoretycznie też mógł być róż, tego nie zrozumiałam. Czyli możliwe, że w tym jest róż. Właśnie chciałabym to zobaczyć. Ej, sprawdź z tyłu, co pisze pod tym, czy jest róż. Róż do policzków, rozświetlacz jasny. Czyli tak, czyli to będzie róż, to dobrze, bo obydwu rzeczy nie nakładałam. Ja nie rozumiem tego, czemu tam jest napisane róż, bo tam nie ma różu. Tam były dwa rozświetlacze w obydwu kalendarzach. Jeśli wiecie, to koniecznie mi napiszcie w komentarzu, ale przyznaję wam, że śmiałabym wybrać między tymi dwoma. Wybrałabym ten. Tak, mi się bardziej podoba. Jest przecudowny, dlatego właśnie go teraz nałożymy, dobra? Niż kolorystycznie bardziej mi się to podoba. Jest taką dyskoteczką. Nawiązuje trochę do właśnie tego cienia, co mi wtedy wypadł. Przejdźmy do nałożenia tego cudeńka. To ja. Ale to się było jeszcze, nie no, to jest po prostu jakiś sztos. Bo ma brokat, to ty od razu dajesz 10 na 10. No tak, jest. Nie ma tak. Nałożymy tutaj trochę. Błyszczysz się. No i o to chodzi, shine brainy like a diamond. Wow, wow. To bardzo się błyszczy. Się rozpędziłam. No. O kurczę, ale wąsos zrobił. Ale podoba mi się, bardzo mi się podoba. Tylko sekundę. Dobra, pora na numer 3, muffinka. Sztos, mega, serio. Więc konkurencję znowu wygrywa różowy. Tu pewnie będzie błyszczyk albo perfumy. Tak? Jest to woda perfumowa albo toaletowa. Wiesz, co jest najładniejsze w tym kalendarzu? No. Kolorystyka. Kolorystyka bardzo pasuje. Cudna. To prawda. I jest to Miracolor. Zapach Patrycji, który wcześniej miałam w większej wersji. Ładnie, podoba mi się. Aczkolwiek ostatnio chyba najbardziej polubiłam zapach Julii Żuka, który wcześniej podobał mi się najmniej. Jesień przyszła, więc mi się trochę pozmieniało. To jest zima. Mamy zimę już. Faktycznie. Już jest chyba zima. Ja nie wiem, kalendarzowo zima? Nie ma tematu. Czwóreczka. Cicho. Czyli to w sumie daje porówno, no bo to zależy od zapachu, a nie od kalendarza. Przypomina mi to Florence by Mills, tak? Tak. Kosmetyki od Millie Bobby Brown, którą byłam przez 24 godziny na tym filmiku, także zapraszam was tam cieplutko. Testowałam też jej kosmetyki. Murka do robienia brwi. Chyba z mydełkiem. O, wow, dobra, świeci. Łomateczko, to świeci. Tutaj mamy wreszcie błyszczyk, tylko czemu on jest brązowy? Naprawdę Patrycja miała brązowy błyszczyk? Okej, okay. Pokaż ten drugi od Julii. Wiesz co, bo to jest bardziej z drobinkami. Od Julii też był z drobinkami. To ten bardziej. Który? Ten tak, teraz wygrywa ten. Kurczę, no muszę go nałożyć, przetestować go. Wygląda trochę jak czekolada. No. Myślałem, że pachnie jak czekolada. Wkładamy. Nie, jednak fajnie wygląda, bo jest delikatny, myślę, że jest mocny. Ale nie ma brokatu. No. Minus za brak brokatu. 9 na 10. Błyszczyk prezentuje się tak, dajmy mu okejkę. Ciężko mi porównać z tym drugim, ale chyba wybrałabym teraz ten z względu na brokat.
Piąteczka, tu będzie chyba znowu jakaś perfumetka, czy coś takiego? Albo nie, nie wiem, nie pamiętam. O, kolejny błyszczyk, no nie, no jak ja mam cię teraz nałożyć? To jest błyszczyk od Natsu, on też nie ma drobinek, ale bardzo ładny kolor. Szczerze, wszystkie błyszczyki naprawdę mają ładny kolor i są delikatne, więc tego koloru aż tak mocno nie widać. Przez co dają taki delikatniejszy efekt na co dzień, bardzo mi się one podobają. Dajmy plusik i ciężko mi je porównać. A właśnie, kręciłam odcinek, na którym przez 24 godziny byłam wszystkimi dziewczynami z Teamu X. Byłam Natsu, Moniką, Patrycją oraz Julią na tym filmiku. Mało tego, na moim kanale zrobiliśmy filmik, na którym byłam tylko i wyłącznie Julią przez cały dzień. Zdecydujcie wy! Reginę trzeba wyprowadzić na spacer. Chyba sobie żartujesz. Nie, mam nawet switch! To jest sznurek od mojego szlafroka i to jest pluszak! Nie, na spacer, jaki pluszak! Nie obrażaj Reginy! Stój tu, idziemy na spacer i oglądamy. I tylko i wyłącznie Natsu! Natsu! A jak żeby inaczej, makijaż musi być paletką właśnie Natsu. Faktycznie identyczny wizerunek jak ja. Właśnie wyglądają tak. Jest! Natsu! Super! No serio, czy one nie byłyby bardziej urocze, gdyby były różowe? Teraz oczywiście skorzystamy z tego kremiku. Natsu, ale liczy się intencja, tak? Wszystko oczywiście macie w opisie, więc zapraszam was tam cieplutko. Przejdźmy teraz do szósteczki. I jeśli też nie możecie się doczekać świąt, koniecznie zostawcie kciuka do góry. Ja już totalnie odliczam dni i moje wszystkie kalendarze adwentowe, które będę otwierać dla samej siebie, już czekają sobie w rok. Szósteczka, czyli Mikołajki, ostatnie okienko w tym kalendarzu. Jest to paletka. I jeśli chodzi o wykonanie tych paletek, nie jest solidne, ale biorąc pod uwagę, że ten kalendarz kosztował 160 zł, to na 7 rzeczy uważam, że jest naprawdę dobra cena, bo kosmetyki są drogie. I mamy w środku coś takiego, szczerze, od razu już mi się nie podoba jedna rzecz, że one są praktycznie identyczne. I jeśli bym miała wybierać, żadna z tych paletek nie skradła mojego serca, bo ten róż też nie jest jakiś wystrzałowy, więc osobiście wybrałabym ten przez ten cień, który wypadł, ale jest brokatowy i jest naprawdę ładny. Co prawda, no mówię, on nie jest różowy, bo mi się ubrudził. Ale wygrywa teraz ta paletka. I ostatni, ale miejmy nadzieję, nie najgorsze okienko, czyli siódemeczka. To już takie prawie święta. Siódme? No to prawie święta, no. Niby tak. Mamy tutaj, no tak, jeszcze przecież to jest zapach. Perfumy. To jest teraz perfum. Zapach od Natsu i go też miałam wcześniej, też mi się bardzo podobał. A to mój faworyt. A był zapach od Patrycji, był? Tak, pachnie dokładnie tak jak wcześniej, czyli wszystkie zapachy od dziewczyn mi się strasznie podobają. Uwielbiam je na zmianę używać. Ten i ten znowu dajemy plusik. Więc patrz, w miniaturkach już mam cały zestaw. Ależ to, strasznie mi się podoba ten kalendarz. Jestem mega, mega zadowolona, że go kupiłam. Mam nadzieję, że wam się podobało. Koniecznie mi napiszcie, na ile wy oceniacie ten kalendarz, bo ja znowu daję mu 10 na 10. Jeśli miałabym wybrać faworyta, powiem wam, naprawdę ciężko. Kurczę. Jeśli chodzi o kolorystykę, to chyba bym stanęła na tym. Więc to jest taki cici plusik ma ten kalendarz, ale obydwa były sztosowe. Napiszcie koniecznie, który wy wybieracie. Jestem tego mega ciekawa. Czyli robimy w komentarzach teraz bitwę. Team pomarańcz czy team róż? Zróbmy tak, będzie prosić. Fiolet. A w zasadzie widzimy się w kolejnym odcinku. Buziaki. Pa.